Dziś zrobimy sobie tier listę twórców z Call of Dragons. Zapraszam. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. W tym odcinku zrobimy sobie tier listę content kreatorów, którzy aktywnie nagrywają filmy o Call of Dragons. Przyjrzymy się głównie tym, którzy wstawiają treści na oficjalny kanał Discord, bo inaczej po prostu ciężko byłoby mi ich znaleźć. Aby to zrobić w miarę obiektywnie, obejrzałem kilka filmów. Starałem się obejrzeć minimum dwa, jeden najnowszy, drugi jakiś losowy, który przyciągnął moją uwagę. Twórców ocenimy pod względem wiedzy. Co mam tutaj na myśli? Mianowicie, czy ta wiedza jest bardziej zaawansowana, czy jednak jest dla takich nowych graczy? Jeśli wiedza będzie bardziej zaawansowana, taki twórca dostanie trójkę. Jeśli będzie taka zwykła, przeciętna, będzie to dwójka. Jeśli tej wiedzy będzie brak, będzie jedynka. Jak widzicie, mamy trzy oceny w skali. Ocenimy również systematyczność / pasję danego twórcy. Jeśli taki twórca w ciągu ostatniego miesiąca wstawił 10 filmów w górę, dostanie trójkę za systematyczność. Jeśli tych filmów będzie od 9 do 6, dostanie dwójkę. No i od 5 w dół będzie jedynka. Jeśli ktoś dopiero zaczyna, tutaj również będzie jedynka, bo wiadomo, zacząć to jedno, ale wytrwać w tym to drugie. Warto zaznaczyć, że wysoka systematyczność może być kosztem niskiej jakości merytorycznej oraz ogólnie niskiej jakości, dlatego ten czynnik nie będzie najważniejszy, ale będziemy go brali pod uwagę. Trzecim czynnikiem, na jakim się skupimy, będzie vibe. Nie wiedziałem, jak to nazwać, więc po prostu będzie to vibe, czyli to, czy podoba mi się oglądanie tego typu treści, czy też nie. To będzie bardzo subiektywna opinia. Tą opinią akurat przejmujcie się najmniej, gdyż to będą moje osobiste odczucia. Czwartą oceną będzie kontekst / jakość, czyli na przykład jeśli ktoś mówi o jakiejś rzeczy, o jakiejś parze, to pokaże nam raport, pokaże nam dowód na to, że coś działa lub coś nie działa. Na przykład jeśli ktoś mówi o jakimś skillu do pupila, to go nam pokaże na ekranie, albo jeśli ktoś mówi o jakiejś parze, to również nam to pokaże na ekranie, jak to działa. A jeśli ktoś będzie tylko o tym wspominał bez pokazania dowodów na ekranie, automatycznie taka ocena będzie szła w dół. Przejdźmy do pierwszej oceny. Kolejność będzie alfabetyczna. A pierwszym z nich będzie Angel Eyes. Poziom wiedzy ocenimy na dwójkę. Jak widzicie na ekranie, poleca dla Ptaka Nocy, Magrat oraz Zajdę. Co oczywiście jest błędne. Ptak Nocy nie zadziała w parze Magrat i Zajda. Ale ci, którzy oglądają mnie na bieżąco, doskonale o tym wiedzą. Jeśli chodzi o systematyczność, to w ciągu ostatniego miesiąca mamy trzy filmy. Za systematyczność dostanie jedynkę. A tier to alians, który i serwera, który dobro. Sam vibe ocenię na dwójkę. Myślę, że jeśli znacie język, to da się to obejrzeć. Natomiast jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, tutaj poziom jest akurat bardzo wysoki. Dużo pracy jest wkładane w to, żeby jak najlepiej pokazać nam to, o czym mówi. Dlatego tutaj Angel Eyes dostanie trójkę. Łącznie Angel Eyes zdobył 8 punktów. Co plasuje go jako twórcę B tieru. Drugim twórcą, którego ocenimy pod względem treści, będzie Beastslef. Wiedzę oceniłbym tutaj na trójkę. Coś niecoś wie, coś niecoś potrafi. Poza tym nosi okulary, więc musi być mądry. Jeśli chodzi o systematyczność, może w filmach tego nie widać, ale dużo streamuje, więc systematyczność również ocenimy tutaj na trójkę. Guys, if you're like someone outside of his KVK, don't listen to just one side. Sam vibe oceniłbym na dwójkę. Mnie jakoś nie porywa, ale myślę, że też da się obejrzeć. Natomiast jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, jak możecie zauważyć, tło się tutaj nie zmienia w tych filmach. Jest cały film jedno tło. Dlatego tutaj dam jedynkę. Beastslef zdobył tutaj 9 punktów, co plasuje go w B tierze.
Wystarczy dodać troszkę więcej do tego obrazu i myślę, że będzie dużo lepiej. Numer 3 to boss Nasty. Jeśli chodzi o wiedzę bossa Nasty, to myślę, że wie sporo. Może nie takiej głębokiej wiedzy dla gracza, ale ogólnie o grze wie naprawdę sporo. Poza tym ma moim zdaniem ciekawe takie psychologiczno-socjalne spojrzenie na pewne sprawy, które osobiście lubię. Dlatego za wiedzę dostanie 3. Jeśli chodzi o systematyczność, to jest na bardzo wysokim poziomie. Pasji do tworzenia nie można tutaj odebrać. Niestety, oczywiście jak jest tak dużo filmów, jest dużo clickbaitów. Na przykład tutaj o odsłonięciu mapy. Tak naprawdę dokładnie tej mapy nie znamy. Ale tak się tworzy YouTube'a, więc przymkniemy na to oko. Myślę, że za systematyczność dostanie tutaj 3. Jeśli chodzi o vibe tych filmów, to ja osobiście... Okay. So this actually doesn't seem that bad, right? I still kind of lean a little bit more in favor of the second matchup based on the numbers that I'm seeing, but this doesn't seem like, again, depending on how much you weight the 100 mil, like if you weight the 100 mil... Ja z tymi filmami vibuję, więc tutaj też dam 3. Całkiem spoko mi się to ogląda. Natomiast jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, to tutaj poziom jest wysoki, pokazuje dużo screenów jako potwierdzenie swoich słów. Dlatego tutaj również dostanie 3. Boss Nasty zdobył tutaj 12 punktów, jest to max, więc będzie to S-tierowy content creator. Numerem 4 będzie Burgas. Wiedzę Burgasa ocenię na 2. Początkujący gracz może się czegoś dowiedzieć, natomiast gracz bardziej zaawansowany nie dowie się tutaj absolutnie nic. Wiedza Burgasa to takie powtarzanie innych bez jakiejś autorefleksji. Jak zaraz zobaczycie, powiela dużo dezinformacji i wiele błędów. Reduction is 50%, so in total is 80% reduction of the resource healing. That's huge number, 80%. Also you get Legion March Speed. So as a person who... Oczywiście redukcja leczenia nie była aż tak wysoka. Pamiętajcie, że ta polityka to zmniejszenie bazowych kosztów leczenia o 50%. Dopiero potem wchodzi mnożnik z innego leczenia. Dlatego ogólnie maksymalna redukcja kosztów leczenia wynosiła 70%, a Burgas tutaj swoim widzom mówił, że będzie to 90%. Jeśli chodzi o vibe tych filmów, mi się osobiście to mimo wszystko ciekawie ogląda. Burgas ma taki vibe takiego wujka, który gra sobie w grę, włączył kamerkę, nagrał to i puścił to w świat. Takie ciekawe doświadczenie, powiedziałbym. Myślę, że da się to obejrzeć, ale wiedzy na pewno nie powielajcie z tego kanału. Systematyczność, jak możecie zauważyć, jest bardzo, bardzo wysoka. Te ocenimy na 3. Natomiast jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, to tutaj jest niestety niski poziom. Burgas nie pokazuje nam absolutnie nic w tych filmach. Mógłby pokazać chociażby jakiś raport z zasługami. W końcu film jest o zasługach. Niestety takiego raportu tutaj nie zobaczymy. We wszystko musimy wierzyć na słowo. Dlatego za kontekst dostanie tutaj 1. Burgas zdobył tutaj 9 punktów. Więc uplasuje się w B. Myślę, że nawet za Beast Slefem, gdyż wydaje mi się, że Beast Slef ma dużo większą wiedzę na temat gry. Kolejny będzie Cheese Ghoul. Wiedzę Cheese Ghoula ocenimy na 3. Myślę, że przełożenie z Rise of Kingdoms ma tutaj ogromne znaczenie w przypadku tego twórcy. Jeśli chodzi o systematyczność, to tutaj zaraz sobie policzymy, ile filmów jest z Call of Dragons. No i ten już jest miesiąc temu, więc za 9 filmów na miesiąc. Za systematyczność damy tutaj 2. Jeśli chodzi o vibe tych filmów, to mi się to przyjemnie ogląda, więc dam tutaj 3. A jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, to cały czas pokazuje nam, o czym mówi. Dlatego tutaj również dostanie 3. Cheese Ghoul zdobył 11 punktów. Więc zasługuje na wysoki A-tier.
kolejny twórca, Chris. Wiadomo, że ciężko ocenić po jakimś urywku, ale z tego co posłuchałem, to wiedzę posiada, dlatego damy tutaj trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to jej tutaj akurat brak, dlatego tutaj będzie jedynka. Przechodząc do vibe'u. There are two ways you can use your cursor, by clicking the icon whenever the rage meter is full. But again, this isn't very optimal. To do so with your keybinds, you... Jeśli chodzi o vibe, to jest moim zdaniem spoko. Mnie nie porywa, ale też nie zniechęca. Dlatego tutaj dwójeczka. Jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, to Chris pokazuje nam bardzo dużo tego, o czym mówi. Możecie zauważyć, tutaj są zmieniane sceny, kleja w postprodukcji rzeczy, o których mówi, dlatego tutaj będzie trójka. Chris zdobył tutaj 9 punktów i myślę, że chyba będzie na czołówce, jeśli chodzi o tych wszystkich twórców tutaj. Z B-tieru póki co uważam, że jest najlepszy i najlepiej się to ogląda. Kolejny będzie Dark Shigong, dlatego po tej nazwie go tutaj wkleiliśmy alfabetycznie, bo brałem nazwy z Discorda. Ciężko było mi tutaj ocenić wiedzę, bo filmy są bardziej takie pogadankowe, jakieś dramy, nie dramy. Ale z tego co posłuchałem, wydaje mi się, że wiedzę posiada. Dlatego dam tutaj trójkę. Dużo gorzej jest, jeśli chodzi o systematyczność. Tej akurat brak, dlatego tutaj będzie jedynka. Vibe tych filmów mi się bardzo podoba. Or you not there in the conversation, right? I mean, basically, Saad came in and told Jason, you're gonna go buy this particular list. Dlatego za sam vibe tych filmów dam tutaj trójkę. No i jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, dużo tutaj jest pokazywanych screenów, dużo pokazywanych obrazów, dlatego tutaj również będzie trójka. Za 10 punktów Gaming on the Dark Side dostanie się do A-tieru. Gdyby poprawić systematyczność i może zmienić troszkę tematy, to na pewno potencjał tutaj jest ogromny. Następny do oceny będzie Deka Gamer. Jeśli chodzi o wiedzę, było mi ciężko tutaj cokolwiek wyłapać, dlatego trójki tutaj nie dam, ale dwójkę myślę, że spokojnie można dać. Myślę, że ta wiedza dla początkującego jest wystarczająca. Filmów w ostatnim miesiącu mamy tutaj 9. Dlatego za pasję również będzie tutaj dwójeczka. Prácticamente hablaron con él y bueno, esto en realidad es como foto, pero se muestra, o sea, ellos han pasado el video todo que tiene. Jeśli chodzi o sam vibe, to myślę, że jeśli ktoś zna język, to spokojnie można to obejrzeć. Nie porywa, ale też nie zniechęca, dlatego tutaj dwójkę za vibe. Natomiast jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, tutaj jest wysoki poziom utrzymany, dlatego tutaj dam trójkę. DK Gamer zdobył 9 punktów, dlatego będzie w B-tierze, ale gdzie bym go tutaj ustanowił? Myślę, że nawet za Burgasem. Kolejny twórca, Doremi. Jest to nazwa z Discorda. Na YouTubie, jak widzicie, jest to Just Killam. Jeśli chodzi o wiedzę, z tego co oglądałem, myślę, że spokojnie można dać tutaj trójeczkę za wiedzę. Jeśli chodzi o systematyczność, to ta systematyczność dopiero się naradza, że tak powiem. W normalnych warunkach, gdyby tych filmów było więcej, gdyby nagrywał dłużej, dostałby trójkę, ale że nagrywa od stosunkowo niedawno, za systematyczność dam dwójkę. And that's normally what I would suggest aiming for. The highest level, minus two, and above. Hopefully we can get some good talents from these. Sam vibe oceniłbym bardziej na trójkę niż na dwójkę. To jest takie pogranicze dla mnie, ale przyjemnie się tego słucha, przyjemnie się to ogląda. Dlatego za vibe dostanie tutaj trójkę. A jeśli chodzi o kontekst słów do obrazu, to tutaj poziom jest bardzo wysoki. Dlatego za kontekst również dam trójkę. Just Killam zdobył 11 punktów. Na pewno jest tutaj potencjał. Cheezgul też miał 11 punktów. Damy go za Cheezgulem, bo dla mnie te filmy są troszkę za długie. Cheezgul ma bardziej takie skondensowane te filmy. Ale jak najbardziej potencjał jest nawet na S-tier, jeśli chodzi o filmy z Call of Dragons.
następny twórca George Gaming. Jeśli chodzi o wiedzę, to ciężko było mi cokolwiek znaleźć, żeby tak stwierdzić, czy jest to wiedza na trójkę, czy wiedza na dwójkę. Natomiast w filmie, który jest stosunkowo niedawno, widzimy tutaj talent wybrany na zmniejszenie zasięgu dla strzelców, którego absolutnie nie polecam nikomu. Dlatego tę wiedzę dam na dwójkę, ale myślę, że początkujący gracz jak najbardziej może się czegoś dowiedzieć na tym kanale. Systematyczność jest na wysokim poziomie, tutaj mogę spokojnie dać trójkę. And lot of ideas and generally new ideas, it's all about me because I always try to think about new and strange kind of hero pairs. Przepraszam, że to powiem, ale vibe tych filmów ocenię na jedynkę. Męczę się oglądając te filmy. Nie wiem, co ma na to wpływ, ale po prostu się męczę. Pamiętajcie również, że ocena vibe'u to bardzo osobista ocena. Komuś mogą się te filmy bardzo podobać, może vibe'ować z nimi, więc dlatego nie sugerujcie się samym vibe'em, jeśli chodzi o ocenę jakiegoś twórcy. Jeśli chodzi o kontekst, to tutaj jest całkiem spoko. Widać, że dużo rzeczy pokazuje, o których mówi, dlatego tutaj damy trójkę. George zdobył 9 punktów, będzie to B tier, ale myślę, że również tutaj za Burgasem, ale przed DK Gamerem. Kolejnym twórcą będzie Guns. Jeśli chodzi o wiedzę, to ta wiedza jest. Poza tym wydaje mi się, że Guns ma otwartą głowę na różne rozwiązania, co mi się osobiście podoba, dlatego tutaj dam trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność i pasję, to tutaj jest bardzo wysoki poziom. Poza filmami również dużo streamuje, jak widzicie. Więc tutaj oczywiście kolejna trójka. Jeśli chodzi o vibe, to mi się to przyjemnie ogląda, dlatego tutaj również kolejna trójka. A przechodząc do kontekstu, to jak widzicie, tutaj Guns pokazuje nam to, o czym mówi. Pokazuje raporty, pokazuje drzewka. Dlatego tutaj również za kontekst dam trójkę. Chociaż uważam, że kontekst akurat u Gunsa z tych czterech punktów, które dziś oceniamy, kontekst myślę, że u Gunsa wypada najsłabiej. Mimo wszystko na trójkę spokojnie się załapuje. Guns zdobył tutaj 12 punktów, co będzie S tierem. Osobiście uważam, że Guns jest najlepszym twórcą, jeśli chodzi o Call of Dragons. Oczywiście Boss Nasty i Guns mają troszkę inny content, ale jeśli chodzi o taki codzienny content z Call of Dragons, to myślę, że Guns w moim odczuciu po prostu jest najlepszy. Czas na kolejnego twórcę, którym jest Happy VP. Jeśli chodzi o wiedzę, to myślę, że spokojnie mogę dać tutaj trójkę. Przejrzałem również te starsze filmy i już w tych starszych filmach ta wiedza była. Potrafił wytłumaczyć, dlaczego jakiś talent jest dobry, dlaczego jakiś talent jest niedobry. No a z czasem ta wiedza mogła się tylko poprawić, dlatego za wiedzę dam tutaj trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to tutaj również jest poziom trzymany, dlatego za systematyczność również trójka. Sont un peu plus petits, ben on s'en fout un peu plus, donc vous pouvez peut-être le sortir en 5-1-1, 5-5-1-1, ça dépend aussi de votre compte, etc. Jeśli chodzi o vibe, to myślę, że gdybym znał ten język dobrze, to oglądałoby mi się to bardzo przyjemnie, dlatego za vibe również tutaj dam trójkę. Przechodząc do kontekstu, uważam, że pokazuje bardzo dużo rzeczy, o których mówi, dlatego kolejna trójka nie powinna tutaj nikogo zadziwić. Happy VP zdobył 12 punktów, co plasuje go na S tierze. Myślę, że gdyby nagrywał po angielsku, to spokojnie uplasowałby się w top trójce. Nie zwracajcie również uwagi na to, że Boss Nasty nam gdzieś tutaj spada coraz dalej, bo jeśli chodzi o niszę, na temat której tworzy filmy, czyli o te statystyki, to naprawdę nie ma sobie równych. Idziemy dalej, kolejny będzie Halgsden. Jeśli chodzi o wiedzę Halgsdena, to jest mi naprawdę ciężko określić, bo często mam wrażenie, że on nie wie do końca, o czym mówi. Bardzo często możemy być świadkami, że widzowie go poprawiają, że podał jakieś fake info. Oczywiście każdy człowiek się może mylić, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale wydaje mi się, że u Halgsdena zdarza się to stosunkowo najczęściej, jeśli chodzi o wszystkich twórców z Call of Dragons. Mimo wszystko na kanale Halgsdena pojawia się dużo takiej
ukrytej wiedzy, ukrytych trików, dlatego dam tutaj trójkę, ale podchodźcie do tych informacji, którymi dzieli się Halxden, z naprawdę dystansem do tego podchodźcie. Poza tym miejcie na uwadze to, że to co widzicie u Halxdena, u mnie możecie już zobaczyć z dużo większym wyprzedzeniem, dlatego pamiętajcie, żeby to mnie subskrybować, a my przejdźmy do vibe'u Halxdena. I think your options are pretty much limited. Jeśli chodzi o vibe Halxdena, to ogląda się to spoko, ale tak jak mówię, mnie przynajmniej nie porywa niczym, dlatego za vibe Halxden dostanie dwójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to systematyczność jest na wysokim poziomie, za systematyczność trójka. No i jeśli chodzi o kontekst obrazu do słów, to tutaj również ten poziom jest bardzo wysoki. Widzicie, że co chwilę tutaj przeskakuje i nam pokazuje to, o czym mówi, dlatego tutaj dam trójkę. Halxden zdobył 11 punktów na 12, ale myślę, że to byłby taki bardziej pomiędzy S-tierem a A-tierem. Gdzieś go bym tutaj umieścił. Dlatego umieścimy go w bardzo wysokim, ale to bardzo wysokim A-tierze. To Wing-Shu. Ciężko mi coś powiedzieć na temat wiedzy tego twórcy z tych filmów, które tutaj widzimy. Ciężko coś wywnioskować, dlatego dam podstawową dwójkę. Myślę, że coś tam wie, ale głęboka wiedza raczej to nie jest. Jeśli chodzi o systematyczność, to widzicie, że jest to jeden film w ciągu ostatniego miesiąca. Dlatego za systematyczność dam tutaj jedynkę. Przejdźmy teraz do vibe'u. Peaks that we can look into for the next season that should be happening in a couple days. So let's just go through it. First reaction to everything. Jeśli chodzi o vibe, to ma taki sam vibe jak mój, czyli źle ustawiony mikrofon, który nie wyłapuje słów, popełnia ten sam błąd co ja. No i rusza głową, gdy mówi, przez co mikrofon nie wyłapuje wszystkich słów. Dlatego tak jak w moim przypadku dam tutaj jedynkę, a jeśli chodzi o kontekst, to tutaj jest też dosyć kiepsko. Możemy zauważyć, że tutaj twórca nie pokazuje absolutnie nic poza samym mailem z aktualizacją. Mógłby nam pokazać chociażby jak zmienił się atak jeźdźców Wyvern, czy ich prędkość, ich skill. Nie mamy tutaj absolutnie nic, dlatego za kontekst również dostanie tutaj jedynkę. Podsumowując, Jay Wing-Shu zrobił 5 punktów, więc będzie to wysoki D-tier. Następny w kolejce będzie Kawai. Jeśli chodzi o wiedzę, to ciężko mi cokolwiek było tutaj znaleźć, bo mamy tutaj robienia behemotów, otwieranie skrzynek czy maksowanie bohaterów, ale na podstawie tych starszych filmów zauważyłem, że jakaś wiedza tutaj jest, dlatego ostatecznie za wiedzę dam trójkę. Systematyczność za to leży, dlatego tutaj dam jedynkę. Gördüğünüz gibi burası 185. krallık. Şöyle baktığımızda zaten görebiliyorsunuz. Buradan... Jeśli chodzi o sam vibe, to myślę, że jest taki normalny, dlatego za vibe dam tutaj dwójkę. To samo jeśli chodzi o kontekst. Coś tam pokazuje, ale myślę, że można byłoby pokazać o wiele więcej. Dlatego za kontekst również dwójka. Kawai zdobył łącznie 8 punktów. Będzie to B-tier. Myślę, że jeśli znalibyśmy język, to oglądałoby się to całkiem dobrze i myślę, że poziom wiedzy przewyższa Burgasa, dlatego dam go na tej pozycji w B-tierze. Kolejny twórca, Master Rich. Jeśli chodzi o wiedzę, to myślę, że wiedzę posiada. Poza tym jako jeden z nielicznych twórców poza mną od razu widział duży potencjał w tej polityce, dlatego za wiedzę dam trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to filmów na kanale w ostatnim czasie jest całkiem sporo, chociaż staż nie jest zbyt długi, dlatego to będzie taka trójka z minusem, ale widać, że złapał wiatr w żagle. Jeśli to utrzyma, to będzie czysta trójka. Przejdźmy teraz do vibe'u. And 666, whatever. So 420 million. If you round up, 416 million if you know you want to
be more specific and round down. Vibe tych filmów ocenię na taką dwójkę. Wydaje się być całkiem taki normalny. Niczym nie zachwyca, ale też jakoś nie zniechęca. Jeśli chodzi o sam vibe, to w niektórych filmach można wyczuć takie podgryzanie innych z taką złą intencją trochę. Coś takiego. Ciężko mi to określić, ale coś takiego czuję w tym. W każdym razie, gdyby nie ten element, to naprawdę spoko by się to oglądało. Natomiast jeśli chodzi o kontekst, to jak widzimy, bardzo dużo pokazuje na swoich filmach. Co chwilę ta scena się zmienia. Dlatego za kontekst dam tutaj trójkę. Master Rich zdobył 11 punktów. Będzie to A tier. Myślę, że gdyby zmienić ten vibe, to mógłby być zdecydowanie wyżej. Kolejnym twórcą będzie Miauer. Jeśli chodzi o wiedzę Miauera, powiedziałbym, że jest podobna do Halksdena. Obaj wydają mi się, że mają wiedzę, ale taką nabytą od kogoś. Jakby nie zawsze do końca wiedzą, o czym mówią, ale wiedzę na pewno mają obaj, dlatego tutaj również za wiedzę dam trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to systematyczność jest na akceptowalnym poziomie, jest wysoka, dlatego za systematyczność trójka. Buy first, get spend least. I kind of confused myself, but I think you get the point. So... Jeśli chodzi o vibe, to mimo wszystko mi się to przyjemnie ogląda, dlatego za vibe dam tutaj również trójkę. A przechodząc do kontekstu, to możecie zauważyć, że nawet w omówieniu aktualizacji stara się pokazywać cały czas to, o czym mówi, dlatego za kontekst również dostanie trójkę. Kolejny twórca z kompletem punktów. Myślę, że Miauera można dać gdzieś tutaj, na drugiej pozycji. Kolejny twórca, Mr. Sneaky. Zobaczmy, co on tutaj sobą reprezentuje. Jeśli chodzi o wiedzę, to Sneaky gra w tę grę naprawdę długo, dlatego ta wiedza mimo wszystko jest, więc wiedzę ocenimy na trójkę. Co do systematyczności, to jest to chyba jeden z najbardziej systematycznych twórców, dlatego trójka tutaj nikogo nie powinna zdziwić. So one I really do like is actually Icy Interdiction, right? Which is... Jeśli chodzi o vibe, to mi się to ogląda przyjemnie. Może jest to bardziej takie skierowane dla mniej zaawansowanych graczy. W swoich filmach dużo tłumaczy takich podstaw. Mimo wszystko mi się to ogląda przyjemnie, dlatego za vibe dam trójkę. Jeśli chodzi o kontekst, to widzicie, że pokazuje to, o czym mówi. Stworzył nawet swoją infografikę, dlatego za kontekst również dam trójkę. Kolejny twórca z kompletem punktów. Ale moim zdaniem, nie wiem, na którym miejscu go dać. Myślę, że gdyby Happy nagrywał po angielsku, byłby wyżej, ale w takim wypadku damy Sneakiego na trzecim miejscu. Kolejnym twórcą będzie Not Casuals. Jeśli chodzi o poziom wiedzy, to powiedziałbym, że jest dosyć wysoki. Możemy się tutaj dowiedzieć takich rzeczy, których nie dowiemy się na innych kanałach. Można tutaj znaleźć naprawdę kilka smaczków. Systematyczność jest na poziomie średnim. Mamy tutaj 6 filmów w ciągu ostatniego miesiąca. Za 6 filmów była dwójka. You will be getting a lot of these on a regular basis from the Dragon Trail. Jeśli chodzi o vibe, to powiedziałbym, że jest taki normalny. Nie zachęca, nie zniechęca, dlatego tutaj również dostanie dwójkę. Za to kontekstowo tutaj jest bardzo dobrze, pokazuje mnóstwo rzeczy, o których mówi, dlatego za kontekst dostanie tutaj trójkę. Łącznie zdobył 10 punktów, będzie to A tier. Pytanie, gdzie go tutaj dać? Myślę, że to jest taki poziom porównywalny do Just Killama. Technicznie jest to wykonane trochę lepiej, więc może dlatego damy to tutaj. Kolejny twórca to Princess TV. Jeśli chodzi o poziom wiedzy, to ciężko mi coś znaleźć takiego głębokiego. Filmów, jak widzimy, jest dosyć mało, ale na pewno wiedza podstawowa jest, dlatego za wiedzę dam tutaj dwójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to
No, filmów jest zdecydowanie mało. Co prawda pojawiają się teraz regularnie. Jeśli to tempo się utrzyma, może być naprawdę trójka. W tym momencie dam jedynkę. Worst case, your pity is at 270 pulse. Jeśli chodzi o vibe, to dałbym tutaj dwójkę. Mnie ani nie zachęca, ani nie zniechęca. Taki normalny vibe. Natomiast jeśli chodzi o kontekst, powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Dlatego za kontekst dostanie tutaj trójkę. Princess zdobyła tutaj 8 punktów. Będzie to B tier. Myślę, że nawet tutaj mi się to całkiem spoko oglądało. Na pewno potencjał tutaj jest. Kolejny twórca, Rambling. Jeśli chodzi o poziom wiedzy, to tutaj jest podobnie jak u poprzedniczki. Mało filmów, ciężko tutaj znaleźć taką wiedzę niedostępną dla każdego. Dlatego póki co za wiedzę dam dwójkę. Filmów, jak widzimy, jest mało i pojawiają się stosunkowo rzadko, dlatego bez dwóch zdań za systematyczność tutaj będzie jedynka. Check the voucher in return. This is also in other games like Rise of Kingdoms or if you play some other Lilith games like AFK Journey. Jeśli chodzi o vibe, dałbym tutaj dwójkę. Jest taki normalny. Ani nie porywa, ani nie zniechęca. A jeśli chodzi o kontekst, powiedziałbym, że jest spoko. Stara się pokazywać to, o czym mówi. Dlatego za kontekst damy tutaj trójkę. Rambling zdobył 8 punktów. Będzie to B tier. Myślę, że może gdzieś za George'a. Myślę, że to takie odpowiednie miejsce. Kolejny twórca, Sin of War. Jeśli chodzi o wiedzę, było mi tutaj ciężko stwierdzić, czy posiada jakąś wiedzę, czy nie. Na kanale ma bardzo dużo jakichś dram, jakichś filmów opowiadających o Koncie, o behemotach, o tym, co się dzieje u niego w Sojuszu. Ale jak tak chwilę posłuchałem, to mam wrażenie, że wie, o czym mówi. Dlatego za wiedzę schylałbym się ku trójce. Jeśli chodzi o systematyczność, to w ciągu miesiąca mamy tutaj 8 filmów, a za 8 filmów w miesiącu mogę dać tutaj dwójkę. What to do, what to do. Jeśli chodzi o vibe, to tego odebrać tutaj nie można. Ma taki swój specyficzny vibe, więc tutaj będzie trójka. No i za kontekst również tutaj będzie trójka. Sin of War zdobył tutaj 11 punktów. Myślę, że potencjał jest naprawdę wysoki. Niestety tworzy dosyć mało i na takie tematy, które mnie nie interesują, ale potencjał na pewno jest. Mimo wszystko lepiej to się ogląda od Not Casuala, dlatego damy go w tym miejscu. Gdyby temat filmów był troszkę inny i poprawiłaby się systematyczność, to mógłby być nawet tutaj gdzieś wysoko. Ale w tym momencie damy go tutaj. No i dotrwaliśmy do końca. Ostatni z twórców, który nam pozostał do oceny, będzie Wallabit. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Jeśli chodzi o wiedzę, to posłuchałem troszkę, co mówi m.in. o umiejętnościach pupili. Wiedzę spokojnie oceniłbym na trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to tej troszkę tutaj brakuje. W ciągu miesiąca mamy 7 filmów odnośnie Call of Dragons. Dlatego za systematyczność dam tutaj dwójkę. Habilidad principal sin ninguna mejora de la habilidad de mascota, del talento de la mascota. Jeśli chodzi o vibe, mi się ten vibe podoba. Naprawdę myślę, że gdyby nagrywał po angielsku, to pewnie bym go oglądał, jeśli by coś mnie interesowało. Dlatego za vibe dam tutaj trójkę. Jeśli chodzi o kontekst, możecie zauważyć, że pokazuje bardzo dużo rzeczy. Scena się zmienia cały czas. Uważam, że jest bardzo dobrze pod tym kątem, dlatego tutaj dam trójkę. Wallabit zdobył 11 punktów, będzie to A tier. Myślę, że gdyby nagrywał po angielsku, naprawdę miałby sporą rzeszę fanów. Przez barierę językową dam go gdzieś tutaj, ale gdyby nie to, naprawdę mógłby być nawet w S tierze. No i na koniec postanowiłem, że ocenię również siebie.
Jeśli chodzi o wiedzę, to myślę, że stoję tutaj dobrze, nawet bardzo dobrze. Można się dowiedzieć u mnie rzeczy, których nie dowiesz się nigdzie indziej. Myślę, że to jest mój plus, dlatego tutaj dam sobie trójkę. Jeśli chodzi o systematyczność, to w ciągu miesiąca dodałem 9 filmów, dlatego za systematyczność będzie dwójka. Transportu zasobów na tydzień do, uwaga, uwaga, 2 miliardów. Jeśli chodzi o vibe, to dałbym sobie dwójkę, myślę, że jest taki normalny. Ciężko mi siebie ocenić pod tym względem, dlatego dam sobie tutaj dwójkę. Jeśli chodzi o kontekst, to myślę, że u mnie też jest dobrze. Staram się pokazywać to, o czym mówię. Jak widzicie, pojawiają się nawet w omówieniu patcha rzeczy, o których mówimy. Dlatego tutaj dam sobie trójkę. Ja zdobyłem 10 punktów, będzie to A tier. Dałbym siebie może gdzieś tutaj, jako całość. Na pewno jest parę rzeczy do poprawy. Wiadomo, że takie rzeczy jak vibe są ciężkie do oceny. A tutaj też brałem to pod uwagę, to jest bardzo indywidualne. A co do systematyczności, to też jest sporny temat. Bardzo często, jeśli ktoś dodaje te filmy częściej, są po prostu gorszej jakości, albo są o niczym, ale przyjęliśmy tutaj twarde kryteria, że powyżej 10 filmów na miesiąc będzie za to trójka. Tak się prezentuje moja tier lista aktywnych twórców z Call of Dragons. Jeśli miałbym wybrać po jednej osobie, która góruje w każdej kategorii, czyli kategorie to były wiedza, vibe, systematyczność oraz kontekst, to w kategorii wiedza, oczywiście poza mną, gdzie tutaj jestem niekwestionowanym liderem, to wybrałbym chyba Master Richa jako takiego top gracza, który wie, co się dzieje w grze. Oczywiście Hulk z Denchy Miauer powiedzą ci bardzo dużo rzeczy, ale moim zdaniem oni po prostu powtarzają i nie do końca wiedzą, o czym mówią. Nie w każdym przypadku. Natomiast Master Rich z reguły można by wywnioskować, że sam dochodzi do tej wiedzy, podobnie jak ja, dlatego dałem go tutaj jako tego top 1, jeśli chodzi o wiedzę. Jeśli chodzi o sam vibe, to myślę, że Sin of War ma taki specyficzny swój vibe, ale mnie kupił i na pierwszym miejscu dam Gaming on the Dark Side. Jeśli chodzi o systematyczność, to tutaj biłem się troszkę z myślami, bo wiadomo, Boss Nasty jest bardzo systematyczny, Guns jest systematyczny, Mr. Sneaky jest również systematyczny, tutaj było ciężko, ale postanowiłem mimo wszystko jako tego króla systematyczności wybrać Mistera Sneaky. Jeśli chodzi o kontekst, to tutaj również było naprawdę bardzo ciężko wybrać. Mnóstwo twórców robi to całkiem dobrze, ale moim zdaniem na pierwszym miejscu dałbym Chrisa 158. Chris do swoich filmów dodaje naprawdę mnóstwo smaczków, które mogą cieszyć oko. Dlatego Chris będzie tutaj na pierwszym miejscu. Happy i Wallabit, gdyby tylko nagrywali po angielsku, na pewno byliby dużą konkurencją dla tych twórców z S-tieru. A ogólnie łącząc wszystkie kategorie w jedno, w całość, dla mnie najciekawsze treści ma Guns. Mojego top 1 twórcę już poznaliście. Nie krępujcie się, podzielcie się w komentarzu, kogo wy byście dali na top 1 twórcę. Kogo dalibyście wyżej, niżej, z tym chętnie się też zapoznam. Oczywiście, jeśli film się spodobał, to zostaw łapkę w górę, suba. Ja będę się tu z wami żegnał. Trzymajcie się. Elo.